Był ładny, zgrabny, proszę Pani, zawsze uśmiechnięty, był bardzo sympatyczny, kulturalny. Ja nie wiem, czy jest taki mężczyzna tu w Kowalu. No miał nosek taki, wiecie, troszkę duży nosek, garbaty troszkę. No specjalnej urody nie był, tylko że był taki ciepły mężczyzną. Ty masz ładnego chłopaka. Zwariowały. Mój ojciec, a one mówią, że to chłopak. Jakby to mój ojciec. Możemy zająć chwileczkę? A co tam macie? Zagadka. Zagadkę dla panów. Nie do zagadek już. Organizujemy projekt Piper Jasiński, śledztwo w historii. I mamy pytanie. Czy Otto Piper Jasiński był burmistrzem Kowala podczas okupacji niemieckiej? Nie kojarzę właśnie, nie kojarzę. A pan? Ja też nie. To kto tu był? Przede mną to... Na cmentarzu jest drugiego. Jak ja przyszedłem, to był Rybski. O, kur, zabrał zdjęcie. Czy Otto Piper, Antoni Jasiński, był burmistrzem Kowala podczas okupacji niemieckiej? Nie wiem, nie wiem tego. Ja nie mam pojęcia. Nie strzelam, bo też nie mam pojęcia. Ja nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, strzelałem tylko i... A pan nie może być żołnierz? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Stare nawet... Nie mam pojęcia, no. To był duży kanał i tu się na łyżwach jeździło. I Piper mnie nauczył na łyżwach jeździć, proszę pani, bo córkę Alinę ja uczył i mnie też nauczył. No tylko mnie, to kto tam do niego się zgłosił, to już nauczył każdego, proszę pani. On grał mi na fortepianie i na gitarze, na trąbce. Taki był po prostu aktywny. Ten związek strzelców to założył on też. Proszę? Teatr Kukiełkowy tam są. No, Kukiełkowy, tak, to jest, ale to były przedstawienia, które typowe były może i takie Kukiełkowe, ale może i były poważne, bo on też występował jako aktor. On taki był aktywny człowiek. Kiedyś jak, ja jeszcze pamiętam, też. To przecież mój ojciec całe kółko prowadził teatralne. Coś z bankiem było, w każdym razie ten bankowiec poniósł straty jakieś, coś tam takiego było i umierał. I umierał i upadł, wiem, że pamiętam. I ten ojciec mówi, bierze się tu i pada. Jak ja zaczęłam życzyć, tak mniej więcej na przedstawienia nie brali. Kim mógł być Otto Piper z tej listy? Aha, dobra, to ja sobie tutaj to wybram. Nie jestem pewna, ale to... Z żołnierzem Armii Krajowej, nauczycielem języka polskiego, więźniem Gestapo. O, jeszcze chyba to. Nie wiem, strzelam drugie. Dobra. Ale ja tylko słyszałem o nim, ale to mi nie daje. Czy był, czy kim wiem, że to jego pomnik jest, to wiem o tym, nie? Że był burmistrzem, że tam czymś tam kierunkiem. Nie. Ja tu nie chodziłem do szkoły, to ja nie wiem. No. Piper? Tak. No to był burmistrzem Kowalu. I okres po prostu ten, co on był burmistrzem, to miał okazję dużo pomóc. Chociaż jego później przejął władzę jako prawdziwy Niemiec z Niemiec tak, przyszedł tak. I wziął burmistrzem, to był w 40 chyba roku, przecież. 41. Ale on był w urzędzie, był tam, pracował, to on miał wszędzie dostęp do tych aktów, do wszystkiego miał. Dużo ludzi ostrzegł przed wysiedleniem i pomógł bardzo dużo ludziom. Ja od niego jako miałam pomoc. Jak mój ojciec umarł w 41 roku i przyszedł właśnie z tego, z żandarmerii przyszli, że nie wolno ojca trzymać w domu, tylko do tej kaplicy. A w tej kaplicy nie było tak, jak teraz jest kaplica. Umarli, leżą, jest lodówka. Tylko proszę pani, była taka lupieciarnia. Tam proszę pani, były takie, ten kościelny miał te narzędzia odkopania grobów. Tam wie pani, było tak zagracone, tam szczury były, wie pani. Ja wtedy poszłam do Pipra
I powiedziałam o tą sytuację, jak jest. Mówimy, jak tam ojciec będzie leżał, przy mówię tam szczury, to tamto. I Piper mi załatwił, że ojciec był w domu. To nie było, proszę pani, tak łatwo, żeby obronić się przed żandarmerią. Nie było tak łatwo, proszę pani. Mhm. Czyli to był taki pomocny człowiek? Tak, proszę pani. A jak go ludzie proszę oceniali? Pani, ja byłam tylko sama z rodzicami, bo dwóch braci było, jeden zginął właśnie bez wieści. Ale wtedy zaraz po wyzwoleniu, może to był też jeszcze ojciec, żył 40 rok, dostałam kartę na wywózkę do Niemiec. Mhm. I ojciec wtedy poszedł do niego i też mnie obronił, że zostałam z rodzicami. Mhm. Moja żona miała trudne warunki, bo im tata zmarł, kiedy ich było pięcioro i najmłodszy miał niecały roczek. No, a najstarsza była Jadzia, to miała tam no, też 15, 16, 50 lat. Także było bardzo trudno, bez emerytury, bez mieszkania, bez niczym. Im właśnie pan Piper im pomógł dużo. Wystarał się o to, że dostawała tak jakąś zapomogę stałą z urzędu. Mm-hmm. To było wprost niemożliwe osiągnąć. No. Z tym, że no, on sobie to uzasadnił, że mają trudne warunki rodzinne, trudne, dzieci maleńkie, taty nie ma, no mama też bez zawodu, nie? Także starał się o stałą zapomogę, jak my dziś nazwiemy zapomogę. Proszę pani, może wszystkich nie mógł obronić. Jako, proszę pani, nawet kogoś nie znał w ogóle, ktoś poszedł do niego po obronę, to on nie wiedział, czy to będzie zaszantażowany. No proszę pani, jest przy sobie, jeszcze się ten nie urodził, to by wszystkim dogodził. On mógł 1000 ludziom pomóc, a jednemu zaszkodził i ten jeden jest gorszy może jak 5000 tego. I to mogło tak być, że jakaś tam sytuacja, ja bym był na takim stanowisku, wszystkim nie mógł pomóc po prostu. Pan Piper musiał od, no jak chciał przeżyć, musiał sam odejść na pewien czas. Musiał. Obawiał się władzy rosyjskiej, czy tam radzieckiej, że po prostu ze względu na swoje pochodzenie niemieckie może być represjonowany. Tym bardziej, że no, był potraktowany, że współpracował z władzami tymi okupacyjnymi w czasie wojny, prawda, bo był burmistrzem, a więc by na pewno został w ten sposób potraktowany. Dlatego też, powiedzmy, sobie zmienił zupełnie ten swój imię, życiorys i występował jako w początkowej fazie oczywiście powojennej, jako Antoni Jasiński. Te skomplikowane losy ludzi, którzy byli zaangażowani w konspirację, łatwo można ich było posądzić o działalność antypolską, prawda? No, dobrze zrobił, że wyjechał, bo tutaj nie miał problemów. No i świadomość o nich gdzieś tam zaginęła dopiero teraz w związku z tymi publikacjami i z przygotowaniem biogramu do tych wydawnictw, prawda, Kowalskich, podobało, że ta postać jak gdyby wypłynęła. Popularność też na pewno tą postacią spowodował artykuł, który się ukazał w Gazecie Pomorskiej. Tak obszerny. No, ale autorka też mi mówiła, że różne były na niego reakcje. Na przykład jeden z czytelników z Bydgoszczy wyzwał ją od hitlerówek, na przykład, no, bo w ten sposób zrozumiał. U nas stodoły spalili podobno, poszukali podobno, ktoś tam powiedział, że w stodole zakopani jest beczka złota. W Kowalu, w stodole? Kowal, tak. Mhm. A to jest jej dom, który żeśmy też zostawili, tak? Ojciec.
ojciec burmistrzem nie był długo, bo przysłali Niemca. Jak on podjął ojciec swoją inicjatywę, z nim rozmawiał na ten temat i on się na to zgodził. W Kowalu było dużo szewców. Założyli pracownię szewską. Robili buty, owszem, nie dla Polaków, dla Niemców, ale robili dużo, zatrudnienie było, nie wiem ile osób. Krawiecką założył. I potem sklep warzywniczy, że eksportowali tam, ale to wszędzie byli zatrudnieni dużo ludzi. W ogrodownictwie, w tym. I tamten się godził na to. Także dużo osób pracowało. No jak przyjeżdżali przecież do Kowala urzędnicy, Arbeitsamt to się nazywało, pamiętam, kogoś, kto organizował tą zbiórkę tych, albo z nakazem już, że ten czy tamten, czy nie wiem jak to się odbywało, czy on miał nakaz, czy on wybierał tych ludzi z Kowala, że tam się orientowali, kogo mogą wysłać, jak i co. Także dużo ludzi już byli przeznaczeni na wywóz do Niemiec, do roboty, a ojciec ich wycofywał, bo są do tego potrzebni, bo ten szewc, a ten krawiec, a ten w ogrodownictwie pracuje, a ten u mnie pracuje. Dlaczego pomagał? Z ludzkiego poczucia, z obowiązku. On się czuł Polakiem, on się nie czuł Niemcem. Nie ujawniał się, nie. Mówi, nie robiłem ani dla zaszczytu, ani dla żadnych odznaczeń, ani robiłem to dla ludzi, nie dla nich. Więc tak to zostało. No. Super, chodzę do tego. To ja nie siedzę z nami. Artykuł w gazecie był i napisanym było: Niemiec, który uratował kościół. Ach, jak ja to przeczytałam. Mówię, Boże kochany, dlaczego odbierają mu obywatelstwo? On nigdy nie podawał się za Niemca. Zawsze obywatelstwo jego było polskie. Można było napisać człowiek, który uratował. I nic więcej. I to mnie bolało. I boli do tej pory. Piper był burmistrzem Kowala podczas niemieckiej okupacji, żołnierzem AK, więźniem Gestapo, pracownikiem niemieckiego magistratu, nauczycielem języka polskiego i matematyki.